Dzień dobry, dzień dobry. Cześć. Ja już jestem, widzę, że wy jesteście. Eee, słuchajcie, także muzyczka chyba się skończyła, mam nadzieję. I liczę na to, że eee, początek wam się, wam się podobał. Także witam serdecznie na kolejnym live'ie. Mm. Tak, może pokrótce tutaj sobie przemknę. Cześć Karol, cześć Tomek, cześć Carlos, Zibi, Paweł, Mariusz, Roman, Wiaderny, Marek jest, Bartek jest, jest Sławek, jest Mariusz, tu, 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 tu. Tomek się pojawił, witaj Tomku, jest Konrad, cześć Piotruś, jest fotosajko. Jest Grażyna. Cześć, cześć. Cześć wszystkim, słuchajcie, jak tam u Was, bo ja za chwilę się powieszę. Kilka powodów. Dzisiaj, po pierwsze, do ostatniej chwili zastanawiałem się, czy nie odwołać live'a, bo nie wiem, czy wiecie, ale ja streamuję z. streamuję z. LTE z modemu LTE i jakoś słabo dzisiaj transmisja wyglądała, więc. Myślałem, żeby wręcz to odwołać, ale widzę, że jakoś leci. Nie gubimy za dużo klatek, tylko 2%, więc jest w miarę w miarę OK, a nawet chyba bardzo dobrze. Tutaj mi pisze Carlos, że jest super jakość obrazu, dźwięk super. Także bardzo się cieszę. Słuchajcie, na dworze. Jest dramatycznie. Jest po prostu taki dramat, że ja od trzech dni myślę, żeby się powiesić. Ale kilka rzeczy może tak na początek. Wiesz co, pozwólcie, że się wrzucę na full screena, bo trochę mi będzie potrzebnego więcej miejsca. Tutaj, o, tu dzisiaj byłem w labie po odbiór fotoforma. Byłem dzisiaj po odbiór trzech odbitek. Trzech odbitek na razie, zaraz Wam pokażę jakich, czyli taki mikro, mikro unboxing, zapakowane w papierku. Jak pewnie zauważyliście, na patronach, część osób, oczywiście, może nie część osób, mam 14 patronów już w tej chwili. Bardzo, bardzo dziękuję. Więc. Tam, w zależności od progu, ja się odwdzięczam patronom na kilka sposobów. Ci, którzy są w najniższym progu, już otrzymali mój comiesięczny upominek, czyli odbitkę, którą, czyli zdjęcie w formie cyfrowej, które wybrałem jako najciekawsze moim zdaniem, które zrobiłem w sierpniu zdjęcie z Campinosu. A chyba trzech patronów, jeśli dobrze pamiętam tak trzech. E, bodajże zieniu, którego serdecznie pozdrawiam. E, zieniu, zieniu, zieniu. E, ojej, i teraz będzie mi wstyd. I ale mam pomoc naukową. Poczekajcie, bo, bo czasami nie wszystko pamiętam, mam na szczęście pomoc naukową. E, jeszcze jest dwóch patronów, którzy mnie wspierają e, bardziej, powiedziałbym i do tych, do nich właśnie, czyli do Zienia i, no otwieraj się kurcze, bo wstyd normalnie. Do Zienia, do Sławka Sowińskiego i do Janka Poświaty trafią odbitki w formie, w formacie 20 na 30 cm, dzisiaj odebrane, jeszcze ciepłe. Papier semi-mat, yy, druk yy, wielkoformatowy. Druk wielkoformatowy, słuchajcie, Epsona, bardzo dobra jakość. Fantastycznie, fantastycznie to wygląda, także odbitki już są odebrane. Więc myślę, że jutro, najpóźniej w poniedziałek, yy, będzie wysyłka, aczkolwiek tu muszę się poskarżyć, bo. Do Sławka mam, do Janka mam, natomiast do Zienia nie mam cały czas adresu i muszę go po prostu pogonić. W każdym bądź razie odbitki ready i będą, będą rozsyłane do, do patronów. Także tak, tak, Piotr przygotowywał do druku. Piotr zawsze przygotowuje do druku, także, także słuchajcie, bardzo jestem zadowolony, bo pierwsza wysyłka pójdzie. Kolejna, e, tak, fotoforma na, na, na metr, Metrze Centrum. Zawsze u nich drukuję, wszystko u nich drukuję. Drukuję u nich na piankach i różne inne formaty. Także bardzo polecam, jakbyście chcieli coś dobrze wydrukować. Piotrek, pamiętajcie, trzeba się zgłosić do Piotra, pomoże. Zna się na wydrukach jak mało kto, kogo, kogo spotkałem. E, teraz słuchajcie. Mm, Temat wydruków i ewentualnej drukarki, może przy, jakimś, przy jakiejś innej okazji, ale nie jestem w tym ekspertem, sam nie mam w domu drukarki. Pewnie gdybym kupował, to bym kupił Canona PIXME, ale, ale nie wiem. Muszę trochę poczytać, popytać w Canonie, popytać u Piotrka i może wtedy coś Wam poradzę. Dobra, słuchajcie, druga rzecz. Pozwólcie, że standardowo na początek blok, 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 blok reklamowy Ci z Was, którzy są zapisani do newslettera, dzisiaj dostali newslettera, że jutro najprawdopodobniej, między innymi jedną z informacji, która była w newsletterze, było to, że najprawdopodobniej już jutro odbieram pełną rozmiaróweczkę koszulek, zarówno damskich, podkreślam, szanowne Panie, zarówno damskich i... I, i, i koszulek męskich także od poniedziałku najprawdopodobniej rozpoczniemy dystrybucję tak jak już wcześniej mówiłem tak jak już wcześniej mówiłem koszulka 39 zł brutto na razie biała z czarnym nadrukiem jeszcze raz pokażę logo tu 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 tu, tu. więc będzie będzie to sobie powoli, powoli wychodziło i kolejna rzecz, słuchajcie, nie wiem na ile śledzicie kanał na YouTubie. Natomiast 975. Dzisiaj tuż przed live'em było tyle subskrypcji, więc 25 subskrypcji do tysiączka. I jak pewnie też wiecie, niektórym wam już o tym mówiłem. Oficjalnie współpracuje ze sklepem Fotoforma w Warszawie, który za chwilę otwiera swój nowy salon na ulicy... Na ulicy... Na ulicy... 21 numer, a teraz wypadło mi z głowy. Zaraz sobie przypomnę na Andersa 21. Tak, chyba na Andersa 21. Eee, I... Z okazji tysiąca lajków, tysiąca subskrypcji, które myślę, że przekroczymy najpóźniej w trakcie weekendu, będzie kolejny konkurs. W ramach tego konkursu, o którym Wam powiem najprawdopodobniej na kolejnym live, bo dzisiaj rozmawiałem z Magdą i z Darkiem z Fotoformy, których też serdecznie pozdrawiam. W ramach tego konkursu, z jednej strony, będziemy mieli koszulki Polent Indelens jako nagrody, i z drugiej strony, na pewno, co najmniej jeden gadżet, gadżet fotograficzny od fotoformy. Także hmm, będzie informacja najprawdopodobniej w kolejnym live'ie, co będzie, tym, do, co będzie tym, tym gadżetem ze strony fotoformy. Pomysły mamy różne. Fotoforma będzie od jakiegoś, co, co jakiś czas również przekazywała do Poland in the Lens inne gadżety, czy, czy też upominki, które będą rozlosowywane łącznie z jakimiś prawdopodobnie kodami promocyjnymi na zakup sprzętu w Fotoformie. Także słuchajcie, ta współpraca będzie korzyścią nie tylko dla mnie, z racji tego, że będę miał dostęp do sprzętu, który dla Was między innymi... Dzięki uprzejmości fotoformy będę testował i, i, i o nim mówił, ale również e, z drugiej strony, Dawid, jak jeszcze raz napiszesz Pan, to Cię zablokuje, <laughs> ale z drugiej strony te korzyści będą również dla, dla Was z racji tego, że będziecie mogli korzystać e, z różnego rodzaju, z jednej strony pewnie promocyjnych ofert, e, a z drugiej strony będziecie mogli. E, Będziecie mogli brać udział w losowaniach różnego rodzaju upominków. Także staram się, żeby z jednej strony kanał, na kanale jak najwięcej się działo na YouTube, natomiast z drugiej strony staram się również, żeby dla Was pojawiły się z funkcjonowania tego kanału i nas jako społeczności jakieś korzyści. 800 mm. No tak, tak, tak. Zacznijmy od drobiazgów. Słuchajcie, zacznijmy od drobiazgów. Ja myślę, że jeżeli dzięki tej współpracy mojej i Fotoformy będziecie. No, teraz się poprawiłeś, Dawid, będziecie mogli na pewno na pewno na tym skorzystać. I, 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 i dlatego zachęcam też Was do tego, żeby, żeby aktywnie brać brać udział w tych, w tych naszych wszystkich. Z jednej strony tutaj, liveach, z drugiej strony komentować aktywnie filmy, czy też to, co publikuję na, na Facebooku. Warto, warto też tam zostawić lajka pod, pod profilem Fotoformy bo, i śledzić ich, bo tam co chwila się pojawiają. Słuchajcie jakieś promocje, więc, więc być może traficie na coś, z czego skorzystacie. No dobra, ale to tyle bloku reklamowego. Druga część bloku reklamowego pojawi się po, 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 po części głównej programu. Więc zaczynamy i dzisiaj słuchajcie, nie wiem czy udało się podłączyć naszemu koledze, który, który również jest moim patronem czyli Jankowi po świecie, który wiem, że siedzi na urlopie w Chorwacji. Ja już się przełączam na aktywnego, na, na pełnego screena. I dzisiaj podejmuje się wyzwania nie lada, ponieważ... ponieważ chcę na żywo pokazać Wam proces edycji... Jest Janek. Cześć Janku. W dobrym momencie. Ponieważ na żywo chcę Wam pokazać proces edycji jednego ze zdjęć Janka, które Janek do mnie przesłał. W sumie dostałem od niego, słuchajcie, trzy zdjęcia i muszę przyznać, że każde z tych zdjęć bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba zarówno pod względem kompozycji, jak i klimatu, który jest na tych zdjęciach. Moim faworytem jest to, które widzicie w tej chwili na ekranie. Widzicie je, widzicie je w tej chwili w rawie, więc jest surowe, nieobrobione. Kilka słów na temat tego zdjęcia. To jest zdjęcie wykonane, tak jak widzicie tutaj, Nikonem 7200, Sigmo 1020. Jeszcze tylko słowo dzisiejszym sponsorem jest wujek. Homemade, homemade herbata na bazie aronii, bardzo lecznicza, więc dzisiaj wujek sponsoruje. Słuchajcie, zwracając do zdjęcia Janka Nikon 7200 Sigma 1020, obiecałem sobie, że będę zwracał uwagę na moje. To nie będzie proste, ale będę zwracał na to uwagę. Także Nikon 7200 Sigma 1020, zdjęcie wykonane 10 sierpnia o zachodzie słońca. Tak jak widzicie, około godziny 20. Długość ogniskowej 10 mm, ISO 100, więc no taki szeroki kąt. Bardzo szeroki kąt, czyli na kropie byśmy mieli gdzieś około 16 mm. I to jest zdjęcie bez jakiejkolwiek obróbeczki. Roman, mam informację taką, taką a propos Nikona 7200. Cena, cena sklepowa, niestety, nic, nic, nie, nic nie wymyślimy. W każdym bądź razie, to jest zdjęcie, tak jak powiedziałem, jeszcze przed, przed edycją. Z tego co pamiętam, Janek wykorzystał też przy tym zdjęciu filtr połówkowy szary 0,9, czyli jeśli to jest 0,9 to prawdopodobnie 4 cztery działki, cztery stopy dodatkowe, albo 3, 4 chyba, plus polara, więc tak to, tak to, słuchajcie, wygląda. To jest wersja zdjęcia, którą wykonał Janek w ramach postprodukcji. Także, tak jak widzicie, kadr wygląda rewelacyjnie, moim zdaniem. Zarówno te piękne fale, które które wpadają tutaj tutaj w kadr, robią, robią swoje, bo zostawiają taką strukturę z jednej strony na piasku, z drugiej strony ta piana tutaj zostaje. Fajnie wyglądają chmury. Bardzo mi się podobają te fragmenty, prawdopodobnie falochronu. Nie sądzę, że to było jakiś molo, ale raczej jakiś, jakiś falochron. I Dodatkowo, bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba to niebo. Natomiast no tu w tej części kadru, trochę wyjarało, trochę wyjarało delikatnie, natomiast jeśli chodzi o całość, to naprawdę fajny klimacik, fajny klimacik na tym, na tym kadrze, więc bardzo mi się on podoba i, 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 i gratki Janku. Natomiast słuchajcie. Pokażę Wam wersję moją tego zdjęcia, bo zawsze, zawsze staram się przygotować wersje takie, które, które Wy robicie, oraz które, które ja robię, czy też moją interpretację tego zdjęcia. Więc jeśli chodzi o kadrowanie. To trochę inaczej wykadrowałem, znaczy Janek przyciął to zdjęcie z góry i z dołu wydaje mi się, że wiem dlaczego, ale, ale, ale jakby prawdopodobnie chodzi o to, że gdzieś tutaj pojawia się taki 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 pasek, który jest jakimś refleksem moim zdaniem. Natomiast mm, ja popracowałem nad tym, kadr nad tym kadrem. Trochę inny sposób niż Janek, bo Janek, Janek działał z jedną ekspozycją, natomiast to, co ja spróbowałem zrobić, to spróbowałem z Janka jednej ekspozycji zrobić dwie, i zaraz Wam ten proces pokażę, i te dwie ekspozycje ze sobą połączyć. W związku z czym, tak jak widzicie tutaj, w tej części udało mi się doprowadzić do tego, że dostałem więcej informacji, dostałem więcej informacji nie, nie wypaliłem nie wypaliłem tego y, centralnego punktu kadru, gdzie za tymi chmurkami dokładnie świeci sobie słoneczko więc y, może jeszcze, jeszcze raz pokażę to jest, y, to jest właśnie ta wersja. Moja, natomiast kompozycyjnie czy, czy też korygując, ja tu naprawdę praktycznie, praktycznie nic, nic nie, nie, nie działałem, bo ten kadr sam z siebie się broni. Naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba i sam z siebie się broni. Jedyna, jedyna różnica jest taka, że, że tak jak powiedziałem, ja dodałem więcej znowu, więcej ciepłego. Ja lubię, ja lubię te, te, te bardzo ciepłe kolory i tak jak widzicie. Tutaj, w tej części kadru, trochę mniej, trochę mniej wypalenia. No dobra, to teraz słuchajcie, co się zadziało w takim razie w tym moim procesie rozumowania, i tu pewnie po drodze popełnię parę błędów, więc zobaczycie, jak tak na dobrą sprawę pracuję od A do Z, jeśli chodzi o takie zdjęcie. Więc jeszcze raz, to jest ekspozycja przejdźmy do modułu Develop, to jest ekspozycja. Znaczy, to jest kadr z prosto, prosto z puszki. Surowy RAW, nic z nim się nie zadziało. Teraz ja zrobiłem sobie dwie kopie tego rawa w lightroomie. Mógłbym to zrobić w Photoshopie, ale zrobiłem to celowo w Lightroomie. I teraz zrobiłem sobie. Tak naprawdę korektę ekspozycji w, jednym i w, w jednej i w drugiej z tej, z tej kopii. Czyli nie zrobiłem nic innego, jak w, kliknąłem sobie prawym przyciskiem na zdjęcie, na rawa, utworzyłem wirtualną kopię i zrobiłem tą operację dwa razy. I w tym momencie powstały dwie kopie wirtualne i jedna z nich, ta oznaczona, znaczy obie są oznaczone trzema gwiazdkami posłużyła mi do tego, żeby zbudować sobie odpowiednią ekspozycję dla cieni, czyli dla tego fragmentu kadru, który jest na dole. Tutaj, tak na dobrą sprawę, tak jak widzicie, podbiłem ekspozycję o jedną działkę, o jeden EV i dalej popracowałem sobie na highlightsach, natomiast tak na dobrą sprawę ja na tym kadrze w ogóle nie martwiłem się tym, co się dzieje w chmurach. Głównie chodziło mi o to, żeby wywalczyć, żeby mieć jakby fragment kadru w dolnej części do ekspozycji odpowiedniej cieni. Jest delikatnie podbity vibrance, mam tradycyjnie jak to u mnie zdjęte wyostrzanie, delikatne, delikatną redukcję szumów plus usunięcie aberracji chromatycznej i korekta profilu obiektywu i na koniec, i na koniec mam ustawiłem sobie tutaj profil kamera vivid bo on mi się najbardziej de facto podobał. Pytanie czy wszystko widać i czy wszystko słychać jak na razie. Halo? Halo, halo, z Estadion Ullevi w Göteborgu. witam Andrzej Zidorowicz. Na boisko wchodzą Beldzy i Holendrowie. To co? Słychać mnie? Słychać? Widać? Dobra, super. I teraz słuchajcie, druga kopia wirtualna. I na tej kopii wirtualnej, tak jak widzicie, cienie są nadal mocno schowane. Są bliższe temu, co dzieje się na Rawie, ale tu... To, co robiłem, to głównie chodziło mi o to, żeby mieć odpowiednią ekspozycję w chmurach, a przede wszystkim tu w tej części, żeby jak najmniej gubić informacji w, tych wypalonej, w tej wypalonej części kadru, którą widzieliście na, na yy, tym zdjęciu po postprodukcji wykonanej przez Janka. I to są moje dwa kadry bazowe do tego, żeby uzyskać ostateczny kadr, który wygląda mniej więcej tak. Pewnie nie uda mi się go dokładnie otworzyć, bo jeszcze nigdy mi się to nie udało, Ale pokażę Wam mniej więcej mniej więcej jak do tego, jak do tego doprowadziłem. Będę walczył na małym monitorze, bo na dużym mam podgląd tego, tego co się dzieje. W sumie to kiedyś muszę pomyśleć, żeby te monitor żeby, żeby zamienić to co robię. Pomiędzy monitorami, bo tak będzie mi zdecydowanie łatwiej. No to jestem jednak mądry chłopak. No dobra, Photoshop się pewnie otwiera w tle. Aha, bo tu mam jeszcze kawera, którego dzisiaj przygotowywałem otwartego. No ale nic, czytają się w tej chwili te dwa, y, dwa pliki, dwie kopie wirtualne do Photoshopa, i na nich będziemy za chwilę, za chwilę sobie pracować. Y, także. To jest jedna z technik, o której możecie pomyśleć, jeśli macie jedną ekspozycję, nie robicie braketingu już w terenie. Wtedy możecie tą jedną ekspozycję. Wiele osób to wykorzystuje, bo zamiast sobie w Lightroomie wyciągać cienie, walcząc jednocześnie z tym, jak zachować to, co się dzieje w światłach, to lepiej jest sobie właśnie rozbić to na, na dwie ekspozycje, na jednej powalczyć o to, co w Światłach, na drugiej, powalczyć o to, co w chmurach. Dobra, ja zamknę e, zamknę sobie ten poprzedni plik. No, uciekaj mi stąd. Tego chciałem zamknąć. No, kurcze. Ojejku, przepraszam, zamknąłem nieco to trzeba. The document will be closed after saving. A, ok, bo on się saveuje. Dobra. To mamy teraz te dwie ekspozycje, które widzieliście w Lightroomie, otwarte w Photoshopie. I to, co zrobimy, to pierwsza rzecz to. Skopiujemy sobie jedną ekspozycję do drugiej ekspozycji, żeby mieć dwie warstwy. Zamkniemy tą ciemniejszą, bo ona już mi nie będzie potrzebna. I zobaczcie, teraz mamy dwie warstwy. Tak jak widzicie, pod spodem leży, leży ta, ciemna, ta jasna, ta, która, z której chciałbym wziąć sobie cienie. Na górze, czyli to jest ta pod spodem, na górze leży ta jasna, ta ciemna, z której chcę wziąć z której chcę wziąć chmury. No dobra, to teraz jak się do tego po kolei zabierzemy? Pierwsza rzecz jest taka, że zrobimy sobie blenda, który mi pozwoli mieć ekspozycję bazową, na której dalej zaczniemy pracować, w sensie blend, który będzie bazą do dalszych jakichkolwiek prac, a żeby to zrobić, to tak na dobrą sprawę chcę zabrać te chmury i dół z warstwy pod spodem, więc to co robimy to na warstwie górnej, na tej z której chcę wziąć chmury, wrzucam sobie maskę G, czyli naciskam klawisz G, czyli wybieram sobie gradient i przeciągam ten gradient w ten sposób, żeby on gdzieś tu przechodził, miał takie w miarę w miarę miękkie przejście, tu już jest nie, nie tak, on musi być jak najkrótszy, o i w tym momencie zobaczcie tak wygląda sam ten jasny kadr, czyli mam tutaj mój dół. Tak wygląda z dociągniętym z góry niebem. Nie martwcie się, to niebo jest jeszcze ciutkę zaciemne, ale nad tym, nad tym, za chwilę popracujemy. Tak wygląda kadr bez maski, a tak wygląda moja maska w tej chwili, tak? Więc tak to tak to sobie w tej chwili w tej chwili wygląda. I to, co zrobimy, to sobie zrobimy z tego grupę, czyli Command lub Ctrl G. Nazwiemy ją Blend. I słuchajcie, jeszcze zrobimy coś takiego, że naciśniemy Shift Alt Command lub Shift Alt Ctrl E, żeby utworzyć sobie tą warstwę, warstwę bazową. I teraz zaczniemy zabawę, żeby sobie troszeczkę przede wszystkim wyciągnąć tą ciemniejszą e, część nieba. Warstwy są proste. Warstwy są bardzo proste, nie, a jeśli korzystacie z dodatkowych narzędzi, to stają się jeszcze, jeszcze prostsze. Więc to, co ja w tej chwili zrobię, to otworzę magiczny panel, który nazywa się TK Actions. Panel Tonego Kuiperta do pracy, do pracy z Luminosity Mask. I tu już nie będę, nie będę tego opisywał, bo wtedy nam cały ten proces bardzo długo zajmie, ale utworzę sobie luminosity mask dla świateł. I teraz, przepraszam, dla, dla cieni. I teraz zobaczcie, ja sobie wybiorę taką luminosity mask, która będzie mi tu w tej części dobrze grała. I to jest mniej więcej to, co ja bym chciał zrobić. Czyli tu w tej części nieba chciałbym je trochę, trochę wyciągnąć. Żeby to zrobić, to... Ja sobie teraz zastosuję Adjustment Layer i na, na, na poziomach doprowadzę do tego, żeby sobie ciutkę rozjaśnić ten kadr. Oki Doki. Tak to mniej więcej wygląda. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Jeszcze troszeczkę. Okej. Okay. Dobra, i teraz rozjaśniliśmy, ale tak na dobrą sprawę e, zadziałaliśmy dosyć, dosyć szeroko. Więc ja sobie wrzucę to w grupę i na tej grupie zastosuję maskę. I teraz wezmę sobie pędzel, pędzel z flowem na poziomie 10% powiedzmy i czarnym kolorem. E, Py, p, p, Przepraszam. Jeszcze tą maskę odwrócę, i teraz to, co zrobię, to sobie na tej masce wyciągnę tylko tą część nieba. Tutaj, żeby trochę więcej błękitu się pojawiło. Tak samo tutaj, może schowam tą część. Tak samo tutaj. Także ja w tej chwili selektywnie, bardzo selektywnie pracuję nad poszczególnymi częściami kadru. I chciałbym jeszcze tutaj rozświetlić trochę o tą te fragmenty te fragmenty tutaj dołu, bo tu pada słońce, tak? Więc to jest coś co ja bym chciał tutaj zrobić, o tak, żeby tutaj dodać trochę też trójwymiarowości do tego zdjęcia, słuchajcie. No dobra, to teraz, to teraz mamy, mamy to zrobione i w kolejnym kroku chciałbym może jeszcze tutaj ciutkę ciutkę sobie to wymaskuję. Kolejnym kroku chciałbym doprowadzić do tego, żeby wyjąć sobie tutaj więcej tych czerwonych kolorów, bo moim zdaniem one są tu bardzo fajne i chciałbym je jeszcze trochę bardziej wyeksponować, więc wrócę do, do, do tonego. I to, co zrobię, to wybiorę sobie maskę świateł, ale dla kanału czerwonego. I zobaczcie, ta maska świateł dla kanału czerwonego przede wszystkim działa, działa tutaj, więc ja sobie poprzez auto. Znormalizuję tą maskę, i w tym momencie to, co będziemy robili, będzie się działo przede wszystkim tutaj. I teraz do, tego, do, tej, do, tej, do tej warstwy dodam sobie Adjustment Layer na tej, z tą maską, i to będą krzywe. I w tym momencie niestety standardowo wpada to do grupy, więc wyciągnę to sobie poza tą grupę. I na krzywych popracuję w taki sposób, że wybiorę sobie kanał czerwony. I na kanale czerwonym podciągniemy sobie, właśnie, tylko żebyście to widzieli, to podciągniemy sobie czerwienie. Pyk, 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 pyk. Niech to będzie w ten sposób. Weźmiemy sobie kanał niebieski i z niebieskimi trochę sobie uciekniemy, co spowoduje, że będzie nam tu się działo bardziej pomarańczowo. Ale. Podobnie jak w przypadku. Yy, podobno, podobnie jak w przypadku poprzedniej warstwy, nie chcę, żeby ten, ta czerwień wpadała tutaj, bo w tym momencie ten fragment kadru zacznie się robić dość mocno różowy, a ja tego, tego nie chcę, więc znowu dodam sobie grupę, wrzucę tą warstwę do grupy i na grupie. Tutaj, może tutaj no, nazwiemy sobie yy, niebo, lewa strona. Ok. A tutaj więcej czerwieni. <tak>, tak na szybko. I teraz dodam sobie maskę. Zrobię sobie znowu. Yy, nie, zostanę, zostanę przy przy, przy, przy nie, nie, nie zostanę. Zrobię sobie inwersję tej maski. No, i tak jak widzicie, kadr jest dokładnie taki, jakby, jakby to, co zrobiliśmy, nie działało, więc teraz pędzelkiem znowu selektywnie e, zacznę sobie odkrywać tą czerwień tutaj. O, tak jak widzicie, ja sobie w tej chwili dodaję w tej części więcej czerwieni, więcej pomarańczu tak naprawdę. I tak samo tu przy tych kołkach, bo to się dzieje również, e, również w odbiciu, tak? Laptop zaczyna się męczyć, i tak jak widzicie, powoli tu się zaczyna odsłaniać trochę więcej. Tu się zaczyna dziać więcej w tym obszarze, gdzie jest piękny czerwony, czerwony kolor. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda przed i po. Zobaczcie, tak wygląda kadr bez tej warstwy, a tak wygląda kadr z tą warstwą. Zobaczcie, patrzcie tu w ten fragment, o tutaj przede wszystkim, co się dzieje. Z tymi pomarańczami, tak? Ile, ile jesteśmy w stanie wydobyć, podobnie popatrzcie tutaj na odbicie, ile jesteśmy w stanie wydobyć jedną taką, y, jedną taką y, prostą, prostą operacją. I to, to, jest, y, to jest kolejna rzecz, natomiast podobną, podobną operację chciałbym zrobić w kanale niebieskim. Czyli wejdę sobie ponownie do, 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 do Rapid Maska. Wybiorę sobie kanał niebieski i tak jak widzicie, światła w kanale niebieskim zaraz to będzie widać. Tu jest, tu jest najbardziej, tak? Więc zróbmy sobie znowu normalizację tej maski. OK. I wskoczmy sobie do Adjustment Layer. Wybierzmy sobie ponownie krzywe. Weźmy sobie kanał niebieski i podciągnijmy sobie te niebieskie kolory, żeby dodać tutaj tyczkę, tyćkę tego blue. Ale naprawdę nie za dużo. Jak to teraz wygląda? Aha, bo znowu to nam działa w grupie, a ja tego nie chcę. No właśnie, za dużo, za dużo, za dużo. Więc tak jak powiedziałem, chciałbym tyczkę, więc dodajmy tyczkę, a nie wiadro. O, o o o o o przed i po. Dobra. I wróćmy jeszcze na chwilę do czerwonego. I ten czerwony też sobie delikatnie przygaśmy, w porządku. Ale popatrzmy jeszcze, jak ta maska nam działa w obszarze całego kadru. Wydaje mi się, że jest ok, aczkolwiek ja bym chciał mniej tego tutaj w tej wodzie. Więc znowu zrobimy tak, że dodamy sobie tutaj grupę. Ja to robię oczywiście, słuchajcie, mm, przepraszam, command Z. Ja to robię oczywiście w dużym, że tak powiem, pośpiechu, więc y, normalnie to bym był bardziej szczegółowy, y, dlatego też patrzcie na to przez pryzmat y, moich warunków pracy, bo jednocześnie zerkam jednym okiem na to, co się dzieje u Was. I znowu tutaj maską odkrywam sobie trochę tego błękitu, i tak samo tego błękitu sobie delikatnie odkryję tutaj trochę, yy, trochę na falach. O tu. No tak, tylko wszystko zrobiłem w złym miejscu, więc muszę te zmiany cofnąć i na tej masce mam pracować. O, dobra, teraz jest to widoczne. To trzeba też słuchajcie, kontrolować, co robicie, żeby pracować na, na, właściwych, na właściwych maskach, bo, bo można narobić sobie kuku, Ale oczywiście zawsze możecie te zmiany, te zmiany cofnąć, więc nie ma, nie ma najmniejszego problemu. No dobra, i tak, tak wygląda, tak wygląda w tej chwili. W tej chwili ten kadr. To, co bym teraz chciał zrobić, to bym chyba chciał ciutkę to wszystko rozjaśnić, więc. To, co zrobimy, to dodamy sobie może warstwę korygującą, warstwę korygującą, b, 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 gdzie ona jest? Brightness and Contrast i podciągnijmy sobie troszeczkę, o, troszeczkę podciągnijmy sobie jasność tego kadru i tak moim zdaniem jest, jest OK. Natomiast jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym zrobić, to delikatnie wyciągnąć, może wezmę sobie, wyciągnąć sobie więcej detali z tych czterech słupów. Żeby to zrobić, to muszę sobie utworzyć maseczkę, maseczkę muszę sobie, słuchajcie, utworzyć, świateł, a właściwie cieni, czyli tak zwaną maskę darksów. I zobaczmy, która będzie nam najbardziej odpowiadała. Myślę, że ta nie. Ta też nie, ta też nie, myślę, że czwarta lub piąta, tak? Chciałbym, żeby. O, tu selektywnie tylko na tych, na tych kołkach działać, więc wybierz, wybierzmy sobie nawet piątą. Dobra, i zróbmy normalizację tej maski. I teraz co więcej, zrobię coś takiego, że zrobię sobie select i w tym momencie ta maska. Mamy tutaj zrobioną selekcję na tej masce. Ja sobie tą selekcję ukryję. Ale dodatkowo wezmę sobie narzędzie dodge, czyli rozjaśniania, i teraz zobaczcie, co ja mogę robić. Ponieważ ta selekcja jest aktywna, to ja nie martwiąc się o inne rzeczy, mogę sobie zrobić dodża tylko i wyłącznie na tych piękach. I teraz, jak widzicie, to jest znowu bardzo subtelne, selektywne wyciąganie, wyciąganie detali, ale tak jak widzicie. Nawet za mocno to zrobiłem, więc ja sobie zmniejszę trochę krycie tej warstwy. Gdzieś do poziomu pewnie 70% powinno być OK. Może nawet 65%. I tak to zostawię. I zobaczcie, przed te pieńki są... Zwróćcie uwagę na ten pieniek, na ten pieniek, na ten pieniek i na ten pieniek. Teraz są dosyć ciemne, a w tej chwili wyciągnąłem z nich delikatnie... Delikatnie, więc delikatnie wyciągnąłem detal, i to jest kolejna rzecz, którą zrobiłem na tym kadrze. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałem zrobić na tym kadrze, to co mi tu przeszkadzało, to po prawej stronie tego kadru jest taki pieniek. No, poczekajcie. Chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj. O, jest ten, ten kawałek e, falochronu, który mi tu trochę przeszkadzał, bo na nim się, na nim się pojawiła e, flara. Tylko wiecie co, ja w międzyczasie zerknę, ile mamy czasu. 40 minut, ok. E, to może już tego nie będę robił. Nie będę robił już tego e, gumkowania, natomiast generalnie rzecz biorąc, to co bym zrobił tutaj, to dodał warstwę. Wziął sobie klon Stamp Toola i na tym klon z pracował pracowałbym dalej, jeśli chodzi o, o ten kadr. I dobrze, i teraz jeszcze jedną rzeczą, którą tylko Wam szybko pokażę, to ja sobie utworzę teraz jedną warstwę, która jest sumą tego wszystkiego, co tutaj jest, i na tej warstwie jedyną rzeczą, którą jeszcze chciałbym zrobić, to jest tak na dobrą sprawę Nick Collection i ColorFX Pro, po to, żeby dodać tutaj trochę kopa, trochę kopa, jeśli chodzi o kontrast i dodać troszeczkę takiego fajnego, takiej fajnej poświaty od słońca. Niestety, biorąc pod uwagę wszystkie aplikacje, które tutaj w tej chwili chodzą, to chwilę trwa, ale mam nadzieję, że, że jeszcze słuchacie i że się nie, nie, nie odłączyliście od prądu. Hmm, jeszcze chwileczka, to mniej więcej wygląda tak. Nie wiem, czemu to się tak otworzyło. Wróć. Eee, dobrze, to jest warstwa, to jest warstwa. Jeszcze raz, filter, eee, filter, Nick Collection, Color Pro, mam nadzieję, że teraz się otworzy poprawnie. W każdym bądź razie za pomocą e, ColorFX Color Pro z, z Nick Collection mogę sobie tutaj dodać troszeczkę e, kontrastu w poszczególnych obszarach i mogę sobie dodać trochę poświaty e, w obszarze wokół słońca. E, cześć Lenka, widzę cię, cześć, cześć, widzę cię, aczkolwiek jestem mocno zajęty. E, no dobra, wiecie co? To czekajcie, czy to jest po prostu efekt tego filtra? Nie, to nie jest efekt tego filtra. Więc wiecie co, ja nie będę już w tej chwili kombinował, bo nie wiem dlaczego to, to tak się właśnie zadziało. W każdym bądź razie, dobra, to pominiemy, pominiemy ten kontrast. Możemy go co prawda dodać w inny sposób, to może ja to zrobię. Dodam ten kontrast w taki sposób, że wrzucę tutaj po prostu tradycyjną krzywą. I na tej krzywej dodamy sobie y, klasycznego SK. Delikatnie. Aha, wszystko jasne. Nie dobrze, 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 dobrze. Nie dobrze. Wróć, 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 wróć. Już chyba wiem, co tu się dzieje. Usuń wszystkie te. Dobrze. Jeszcze raz tą warstwę usuniemy. Przepraszam, bo to tak jak jest, jak, jak pracuje się e, onlineowo. Dobra, jeszcze raz tworzę tą warstwę. OK. Dodam sobie teraz do tej warstwy krzywę. I zrobimy sobie klasycznego, klasyczną krzywą S. O, OK. Pyk. Tu podciągniemy w górę. I tu już jest trochę za dużo tego kontrastu, więc ja sobie delikatnie tą warstwę Krycie na niej zmniejsze i ostatnia, dwie ostatnie rzeczy, które tutaj zrobimy. Słuchajcie, zrobimy sobie delikatnego dodża. E, zaraz wam pokażę gdzie i dlaczego. Zrobimy sobie warstwę dodż. No, zamykaj. Zrobimy sobie dodża. Co mi się tu wcisnęło, że ja nie widzę kursora? To jest pytanie. Zrobimy sobie dodge albo sobie nie zrobimy. Momencik, przełączę sobie narzędzia. Tak, tak. Coś mi się chyba. Photoshop zmęczył. No, dodge nie działa. Coś musiałem tu namieszać. Dobrze, przełączmy się, wróćmy do okienka. O, jest. I zrobimy sobie dodża. Tu, ojej, za mocno, weźmy sobie 2% dosłownie, bo nie pracuję teraz pędzelkiem, tylko pracuję myszką. Zrobimy sobie dodża tu w tym obszarze, tutaj w tym obszarze, nie przejmujcie się na razie tym, że on jest taki jasny. I zrobimy sobie delikatnie tutaj. Ja sobie teraz to ciutkę zmniejszę, ale tak jak widzicie, dzięki temu dodaję tutaj dodatkowy wymiar do tego, do tego zdjęcia. I już naprawdę ostatnia, ostatnia rzecz. Robimy sobie tylko jeszcze trochę efektu Ortona i za chwilę, za chwilę kończymy. Czyli robimy sobie Orton efekt, pyk, pyk, pyk. Ustawiamy sobie, um, ustawiamy sobie. Już widzę, że mi bardzo, bardzo mocno, bardzo mocno Lightroom y, Photoshop spowolnił. 20, promień 22 sobie ustawię, tak mniej więcej. Przy tych rozdzielczościach to to definiuje. I na tym, na tym efekcie Ortona, tak jak widzicie, on jest w tej chwili bardzo mocny, więc ja go sobie oczywiście zmniejszę. Pamiętajcie, efekt Ortona w przedziale 18-20, max 30%. On tu doda fajnego, fajnego rozmycia takiego, takiej miękkości do chmur. Na tej warstwie, na tej grupie utworzę sobie jeszcze... Jeszcze maskę i dodam sobie gradientem, gradient tulem, tą maskę skoryguję w ten sposób, żeby orton mi zadziałał tylko i wyłącznie tu, w tej części, gdzie są, gdzie są chmury, i ciutkę poniżej. Czyli ja sobie zrobię takie przejście o mniej więcej w ten sposób. Ok, i to jest moi drodzy, koniec, koniec mojej pracy. Jeszcze bym zrobił tutaj ostrzenia, ale już nie będę. Nie będę tego robił, więc może jak sobie to zrobimy sobie flaten, spłaszczmy sobie ten obrazek i, i, i no nie zrobiłem tutaj niestety tej zabawy z, z Nick Collection, ale ja to sobie zapiszę po to, żeby wskoczyć z tym z powrotem, po to, żeby wskoczyć z nim z powrotem do Lightrooma i zobaczmy jaki będzie efekt, czy udało mi się chociaż mniej więcej, no dobra, to jest to co to jest to, co zrobiłem, przygotowując się do, do lekcji. Czyli to, momencik. Tak, to jest ten kadr, a to jest ten kadr, który robiłem teraz. Delikatnie inne, ale klimat y, dokładnie, dokładnie ten sam. Kochani, to. To co, wrócę do Was na chwilę, bo, bo Was pewnie mocno, bardzo mocno zanudziłem, więc przejdźmy, przejdźmy tu. Jesteście jeszcze 47 minut, biorąc pod uwagę, że wystartowałem i, i, i tam muzyczka sobie leciała, to jesteśmy 8 bitów. Tak, aby pliki były mniejsze, czy na stałe w 8 bitach obrabiasz zdjęcia. Czarek, generalnie obrabiam w większości przypadków w 8 bitach, chyba że chcę zrobić coś naprawdę do takiego większego wydruku, to wtedy, wtedy 16 bitów, ale, ale co, do zasady, co do zasady, tak dla siebie i do publikacji, nawet w portfolio swoim pracuję na, na 8 bitach. To co, co sądzicie? Jakiś ten? Przydało się to komuś? Coś ciekawego znaleźliście dla siebie? Uff, się zmęczyłem. To takie długie gadanie to jest maraton i skupianie się na zdjęciu i jeszcze na tym, co tu się, co tu się dzieje. Dobra. Słuchajcie, dwie rzeczy, o których chciałbym powiedzieć dzisiaj. Eee... Dwie rzeczy, o których chciałbym powiedzieć dzisiaj, tak, a propos, a propos tematu. W ogóle mam wrażenie, że tu jakoś jasno się zrobiło. Było ciemniej. Hmm? Nieważne. W każdym, w każdym bądź razie, o cieszę się, że ktoś czekał na taki odcinek, że, że, że coś znaleźliście dla siebie. Ja wiem, że szybko, e, idąc przez taki proces, nie wyjaśniając każdego. Podoba mi się Daniel Corden. Nie znam jego procesu obróbki, ale, ale jego, zdjęcia, jego zdjęcia mi się bardzo podobają. Podobają mi się zdjęcia tego z tych, z tych jego krajobrazu i, i, i mają fajny klimat. Natomiast no, tam jest na pewno na pewno sporo, sporo postprocesu, tak? No dobra, to. Witajcie ci, którzy, z którymi się nie, nie przywitałem. Eee, witajcie ci, z którymi się nie przywitałem wcześniej, e, ale to wynika z tego, że podjąłem taką decyzję po wielu, <laughs> Janek, wszystko po kolei. W dwa lata do tego doszedłem, więc wcale nie taka długa droga przed Tobą. Hmm, więc słuchajcie, podjąłem taką decyzję, że będę na początku się witał z tymi, którzy się pojawią na początku. A później sobie będę, będę mówił cześć tym wszystkim, którzy dołączyli w trakcie, bo rzeczywiście wielu z Was yy, zwróciło mi uwagę, że, że rozpraszam się bardzo i ciężko jest rzeczywiście skupić się na tym, co się dzieje na czacie, tutaj na, na ekranie, jak jednocześnie coś robię tutaj, więc. Yy, no więc bardzo, bardzo przepraszam tych, z którymi nie witam się na bieżąco, ale dlatego będę Wam mówił cześć w trakcie trwania. Yy, Life już kiedy będę miał chwilkę oddechu, że tak powiem. Dobra, słuchajcie, teraz tak pokażę Wam jeszcze szybciutko, kto się wybiera dzisiaj na strzelanie zorzy. U mnie pada i pochmurno, ale i tak nie wiem, czy nie zaryzykuję, bo podobno rozbłysk jest tak mocny, że, że warto. A żeby Wam trochę życie ułatwić, to dwie rzeczy. Po pierwsze, zerknijcie sobie, zerknijcie sobie tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. Bardzo ciężkim językiem napisane, ale jak chcecie dowiedzieć się więcej o tym rozbłysku, to warto sobie poczytać. Link będzie e, pod filmem. I szansa na to, żeby złapać Zorze, jest de facto jeszcze i dzisiaj, i jutro. I niewykluczone, że w sobotę ta emisja jest tak silna, bo tam były de facto, z tego co wyczytałem w tym artykule, który jest napisany bardzo fachowym językiem. Szanuję tego pana, który który to pisze, nazywa się, zaraz Wam powiem, EPP, PP jest tutaj napisane, kto to jest. Hmm. Hmm. No nie, nie znajdę teraz tak na szybko. W każdym razie warto sobie, tak, będzie generalnie widoczna, może być widoczna generalnie nawet, nawet gdzieś tam na południu Polski a jak chcecie się dowiedzieć jak robić zdjęcia zorzy polarnej to polecam na przykład taki poradnik poradnik na biteoficeland.com fajny blog w ogóle przy okazji przez przypadek trafiłem wybrałem akurat ten artykuł czy ten poradnik dlatego że jest dosyć fajnie napisany także bardzo zachęcam ale myślę że też sporo ciekawych rzeczy Rzeczy na tym blogu można poczytać tak jak na szybko sobie po tym przebiegłem. Także polecam przy okazji Bite of Iceland. Wygląda na, na ciekawy, natomiast też nie wiem na ile jest uaktualniany i na, na ile treści na nim są na bieżąco. Pamiętajcie, że jak strzelacie zorze, to patrzymy na północne niebo, a jakby parametry co do, co do samego strzelania są dość mocno podobne do tego co robimy. Przy fotografii gwiazd, więc jasny obiektyw by się przydał, wyższe ISO, czasy naświetlania. Kilka. Wiesz co, Matis? Jakbyś chciał się wybrać, ja muszę tylko porozmawiać z moją żoną. Ja myślę o Campinosie, o jakichś łąkach. Chodzi o to, żeby mieć otwartą przestrzeń, i tak myślałem, żeby skadrować się na jakieś pojedyncze drzewo. Albo gdzieś na nadwisłe, nawet chyba nowe gniewniewice mają dosyć otwartą, na tyle otwartą przestrzeń, że można by było zaryzykować. No U nas, co prawda, będzie, będzie problemem świecenie Warszawy, ale skoro, tak jak piszą, ten rozbłysk jest tak mocny, i tu uwaga, tu piszecie między innymi o tym, że chmury, u nas też są chmury, w sensie w Warszawie też są chmury, ale w tym artykule jest mowa o tym, że tak jak mówię, ta emisja ma być tak mocna, że wcale nie wykluczone, że mimo chmur będzie, będzie coś widać. No, Marcin, rewelacja. Luke, Lukas. Nie wiem w jakim kontekście, Luke, ale, ale bardzo dziękuję. Słuchajcie, dobra, to teraz jeszcze, jeszcze na, na zakończenie, bo czas, zaraz zobaczę, 53 minuty. Mogę jeszcze odpowiedzieć na jakieś wasze. 58F20, tak, ale jest za, za wąsko. Chodzi o to, żeby mieć coś szerokiego, więc myślę, że lepiej założyć na przykład 10-18, nawet powiedzmy kanonowski, mówię teraz o kanonie. Myślę, że lepiej założyć 10-18, czy, czy nawet kita, który ma 18 mm na początku. I mieć mniej światełka niż 58 czy, czy, czy 50 mm, no bo będzie za wąsko. Bo będzie za wąsko. Chodzi o to, żeby złapać kawał nieba, słuchajcie. E, dobra, to teraz jeszcze, jeszcze a propos eventu. 21 września przypominam Campinos i Wisła w obiektywie Poland in the Lens. Także zapraszam Centrum e, Aktywności. Centrum aktywności samogłoska, jakoś tak się fachowo nazywa ten nasz lokalny. Yy, yy, lokalny, lokalny. Ja, ja nazywam to czymś w rodzaju domem kultury, ale fajne miejsce. Tam się naprawdę bardzo dużo rzeczy dzieje. Widzę, że 11 osób już zgłosiło chęć udziału, 65 jest zainteresowanych. Miejsce jest około 25, maksymalnie 30. 21 września to jest czwartek o godzinie 18. Będę opowiadał o tym, jak to się stało, że mi odbiło na punkcie fotografii. Będę też pokazywał moje zdjęcia. Tradycyjnie, jak przy okazji moich wielu e, wielu jakichś specjalnych wydarzeń, tak to nazwijmy. A dla mnie to jest specjalne wydarzenie, bo to będzie pierwsze moje wystąpienie. Nie pierwsze publiczne, bo tych w karierze zawodowej miałem całe mnóstwo, ale pierwsze publiczne związane z fotografią. E, więc przy okazji tego wydarzenia będzie konkursik, będzie konkursik, będą nagrody, niewykluczone, że do konkursu, przepraszam, do, do, do tego eventu dorzuci się również fotoforma z jakąś niespodzianką. Także słuchajcie, bardzo, bardzo zachęcam do udziału, bardzo polecam. Myślę, że będziemy mogli przy okazji, jeżeli ktoś z Was jest z Warszawy albo z okolic i albo byłby w Warszawie, to naprawdę zachęcam do wpadnięcia, bo, bo poznamy się osobiście, co jest zawsze... Fajniejsze niż e, dyskutowanie na odległość, e, a bardziej moje produkowanie się, a wasze pisanie. E, <laughs> więc, e, więc, no tak. Powiem wam o jeszcze jednej rzeczy, którą planuję na live'ach. To jest przedsięwzięcie, co do którego mówię, że porywam się e, z motyką na słońce, ale ja lubię takie, takie wyzwania. Planuję, moi drodzy, zrobić coś takiego, że podczas live'ów będę łączył się onlineowo z fotografami albo ze znanymi postaciami z YouTube'a, które mają ciekawe kanały, które pokazują ciekawe rzeczy i będziemy prowadzili sobie rozmowę onlineowo w waszej obecności. I wy będziecie mogli zadawać pytanie. Nie wiem, ile czasu jeszcze mi to zajmie, nie wiem, czy jakie osoby uda mi się namówić do tego, ale jestem przekonany, że będzie parę, parę, ciekawych, parę ciekawych osób, paru ciekawych ludzi, więc no to kolejne przedsięwzięcie. No, i słuchajcie, i tak to, tak to pokrótce wygląda. Przypominam na koniec, macie jeszcze jakieś pytanko? Tak, na szybko, jestem u ciebie nowy na kanale. Z polecenia wiem, że na tym kanale masz filmy stricte o plenerach. Ale co lubisz jeszcze fotografować? Jarek, na te pytania już odpowiadałem, ale lubię fotografować plenery i krajobrazy. Niestety, taka jest prawda, i tylko to umiem. Bawię się czasami w makrofotografię, bawię się w fotografię obiektywami manualnymi. Mam trochę takich zdjęć, ale nawet ich specjalnie nie publikuję po to, żeby moje portfolio było bardzo jednoznaczne. Mariusz, nie, nie fotografowałem z filtrem IR. Podobają mi się niektóre zdjęcia zrobione w podczerwieni. Nawet myślałem o tym przez jakiś czas, żeby. Nawet myślałem przez jakiś czas o tym, żeby no jakby to powiedzieć, żeby ze swojego kanona 400D, z pierwszego aparatu, którym robiłem zdjęcia, oddać go do modyfikacji i przygotować go podrobienia, podrobienie zdjęć w podczerwieni, ale cały czas, jak o tym myślę, czy myślę o jakichś nowych pomysłach. To jednak wydaje mi się, że doszedłem już do takiego etapu, że świadomie jestem przekonany o tym, że krajobraz jest moją domeną, jest tym, w czym się najlepiej czuję. Oczywiście, przede mną długa i gigantyczna droga. To słuchajcie, dwa lata w fotografii to jest nic, wierzcie mi. Ja cieszę się z tego, jak wiele mi się udało zrobić przez ten czas, jak wiele. Się nauczyłem nie umiejąc kompletnie nic. Wierzcie mi, nie umiałem kompletnie nic, natomiast nawet po niektórych, po, po komentarzach niektórych z Was, takich osób, nie wiem jak Czarek, który tutaj jest, który, o którego evencie z filtrami przypominam, bo to chyba w sobotę, tak? 9, tak? Filtry spowalnicze, czy, czy, czy coś takiego. E, była pod liveem 10 albo 9 e, informacja na ten temat. Więc polecam i jakby wrócę do tego wątku, że jest wiele osób, które wiem, że mają znacznie większą wiedzę ode mnie i mogłyby dać Wam jeszcze więcej, natomiast, yy, mimo wszystko, jestem dumny z tego, ile udało mi się do tej pory zrobić, i jestem dumny z tego, że Wy to doceniacie i bardzo się z tego cieszę. Że, że mimo tego, że jestem świadomy swoich w cudzysłowie ułomności wynikających z braku doświadczenia czy z krótkiego doświadczenia, jeśli chodzi o fotografię krajobrazu, to nadal uważam, że, że ileś tam błędów na własnej skórze popełniłem, ileś rzeczy przeszedłem samodzielnie i, 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 warto, i warto się tym z Wami, z wami dzielić. Dlatego też, tak jak powiedziałem, ta fotografia podczerwona jest ciekawa. Zresztą mnie w ogóle wszystkie rodzaje fotografii interesują. Ja obserwuję, szukam tam dla siebie pomysłów i inspiracji, ale prawda jest taka, że gdzieś tam mam już jakiś styl, jeśli chodzi o tą postprodukcję, mam już jakiś swój przemyślany. Workflow, do którego raczej niewiele rzeczy dokładam, chyba że coś mnie bardzo zainteresuje, to podrążę i dochodzę do wniosku: o, to mogłoby być ciekawe, jak to wypróbuję, wypróbuję, jak wypróbuję, to może dorzucę to do, do, do swojego workflow, bo dzięki temu uzyskam ciekawszy efekt albo lepsze coś. Natomiast no jak gdzieś tam mam już ten grunt pod swoimi nogami ubity, w sensie takim, że zależy mi na tym, żeby, żeby mieć pewną swoją jakość, jakąś tożsamość. Dlatego nie uciekam, lubię eksperymenty i robię je na co dzień nawet. Natomiast niekoniecznie chcę je pokazywać, bo wydaje mi się, że, że co, co mówi wielu, co mówi. Tak jak, tak jak znany nam wszystkim praktycznie Zieniu, polecam Zienia. Nie wiem, czy już ktoś kurs Photoshopa Zienia, Zienia sobie zafundował, ale, ale bardzo jestem ciekaw, bo wiele osób mówi, że, że cool. I, I tak samo jak mówi Jacek Woźniak, Jacek Wufoto, kolejny kanał, kolejny mój patron, bardzo, bardzo polecam. Więc słuchajcie, no, to jest tak, że ja staram się już gdzieś tam być w swojej jakiejś tam tożsamości, z którą się identyfikuję i z którą się dobrze, dobrze czuję. Dobra, to, to popatrzmy, jak z czasem. Godzina dwie, to jesteśmy akurat na końcu, bo trzy minuty po, po starcie zacząłem, więc myślę, że jest ok. Moi drodzy, na dzisiaj tyle koszulki. Jak jutro odbiorę, to dam, dam cynk na Facebooku pewnie. Dzisiaj już nie zdążę mm, napisać pewnie posta na blogu odnośnie tego, jak zamawiać. <laughs> Więc jak już napiszę tego posta, to wyrzucę link na Facebooka i będziecie mogli i będziecie mogli słuchajcie kochani zamawiać sobie te koszulki, jeśli oczywiście was zainteresują. To co? Tyle na dzisiaj. Yy, za chwilę. Chcecie jeszcze na koniec ten yy, muzyczkę i ten pokaz yy, z paroma zdjęciami? Mogę Wam odpalić na koniec, jakbyście chcieli. Na minutkę na przykład. Ja się z Wami żegnam, tak czy inaczej. Dzięki serdeczne za, za dzisiaj. Następny live, kiedy? Dzisiaj mamy czwartek, piątek. Myślę, że w sobotę. A napiszcie jeszcze tak, yy, tutaj na tym, na czaciku. Jeśli w sobotę, to jaka godzina by dla Was była optymalna? Ja bym chciał tak tra tradycyjnie, pewnie koło 17-18 w sobotę, ale no to, to, to ten, to jakby co, to wrzućcie pod spodem jeszcze na koniec. Dziękuję serdecznie. Słuchajcie, puszczę Wam ten... Nie, nie będę już puszczał, bo, bo potem mi się nie zamknie sensownie, sensownie filmik, e, żebym mógł dodać swoje tradycyjne e, na zakończenie rzeczy. Chyba dzisiaj niestety znowu się jąkałem w sensie yy, 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 więc wybaczcie, ale będę nad tym pracował, bo jak oglądam ostatnie live'y, to to jest dramat po prostu. No to taki nawyk. Nawyków ciężko się pozbyć, podobnie jak mojego polenia. No super, 18 git, więc, więc się cieszę. 40 osób. Kochani, dzięki za dzisiaj. Jeśli Wam się podoba, zostawcie łapunie, Zasubskrybujcie. Udostępnijcie kanał, jeśli, jeśli uważacie, że warto. Nad mapą pracuje. spływa ode... to, to jeszcze dwa słowa. Do mapy spływają do mnie, od Was informacje. Pamiętajcie, żeby postępować zgodnie z instrukcją, ale mapa będzie rozwijana i widzę, że będziemy mieli fajne, fajne narzędzie, takie z którego będziemy mieli informacje, gdzie warto jechać. Dzięki serdeczne, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć, widzimy się za dwa dni. Na razie.